Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, ojciec Jan Maria Szewek, franciszkanin, pokój i dobro. Proszę Państwa, kontynuujemy rozmowę o Szkole Duchowości Świętej Siostry Faustyny. Dziś chciałbym, abyśmy porozmawiali o Eucharystii. A jest z nami siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Witam serdecznie siostrę. Witam ojca, szczęść Boże. Proszę siostry, Eucharystia w każdej szkole duchowości ma swoje miejsce i to bardzo ważne. Jak na Eucharystię patrzyła święta siostra Faustyna? Siostra Faustyna na wszystko patrzyła poprzez pryzmat tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Dlatego też także Eucharystię postrzegała jako wielki dar Bożego Miłosierdzia. Zdumiewała się nad dobrocią Jezusa, który odchodząc z tej ziemi chciał pozostać z nami i pozostawił siebie w sakramencie ołtarza. Mówiła, tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce. Do Ciebie biegną, spieszą wszystkie dusze, jedne jak jelenie Twojej miłości spragnione, inne by obmyć grzechów zmazę, jeszcze inne by zaczerpnąć siły życiem zmęczone. Mówiła, że wielkość tego daru jest niepojęta ani przez żaden umysł ludzki, ani anielski. Dlatego pisała, że gdyby aniołowie mogli zazdrościć, to zazdrościliby ludziom Komunii Świętej. Bo Bóg z żadnym stworzeniem nie wchodzi w tak ścisłą zażyłość, nawet z duchami czystymi, jakimi są anioły, jak wchodzi z człowiekiem w Komunii Świętej. Podczas każdej mszy świętej kapłan wyciąga ręce nad chlebem, winem i przyzywa Ducha Świętego, aby przemienił je w ciało i krew Chrystusa. Jak to spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przeżywała święta Faustyna? Każda Eucharystia była dla niej spotkaniem osobowym z Jezusem, uczestnictwem w wydarzeniach paschalnych, w Jego śmierci, w cierpieniach, w zmartwychwstaniu. Przeżywała właściwie te wydarzenia tak, jakby one się działy tu i teraz. Doskonale wiedziała, że Eucharystia pozwala jej pokonać przestrzeń i ten czas 2000 lat, by wejść z Jezusem do Wieczernika, by pójść z Nim na Golgotę, stanąć u stóp krzyża, a potem by się spotkać ze Zmartwychwstałym. W doświadczeniu mistycznym Pan Jezus nawet pozwolił jej wejść do Wieczernika i poznać to, co działo się wówczas, kiedy ustanawiał sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Nawet pozwolił jej być świadkiem tajemniczej rozmowy, jaką wtedy prowadził z Ojcem Niebieskim. Więc ona w Eucharystii spotykała się z Jezusem żywym, obecnym, nie tylko poprzez wiarę, ale także poprzez doświadczenia mistyczne. Bardzo często widziała Jezusa cierpiącego, ukrzyżowanego i dlatego pisała, jak straszne rzeczy dzieją się w każdej mszy świętej, z jaką pobożnością powinniśmy uczestniczyć w tej śmierci Jezusa. Ale Eucharystia nie była tylko spotkaniem z Jezusem. Była także spotkaniem z Matką Najświętszą, ze świętymi, z aniołami. Zapisała w dzienniczku, że pewnego dnia słyszała, jak anioł przed podniesieniem śpiewał święty, święty, święty. Ona widziała, że liturgia każdej mszy świętej to jest wydarzenie, w którym nie tylko uczestniczy kapłan i wierni, którzy są w kościele, ale całe niebo. Ponieważ jest to wydarzenie centralne dla dziejów ludzkości. To jest wydarzenie, w którym Jezus nas zbawia i uświęca. Dziś, kiedy mówimy o Eucharystii, to przede wszystkim akcentujemy to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Jednak Jan Paweł II, kiedy napisał encyklikę o Eucharystii, zauważa, że Pan Jezus, ustanawiając Eucharystię, nie ograniczył się tylko do słów, to jest ciało moje, to jest krew moja, ale mówi, to jest ciało moje, które zostało wydane, to jest krew moja, która została wylana. Czyli podkreśla ten aspekt ofiarniczy. A jak postrzegała Eucharystię święta Faustyna? Ten wymiar Eucharystii był przez nią bardzo mocno przeżywany i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w tamtych czasach pobożność była właśnie taka w przeżywaniu Eucharystii. Akcentowano wymiar ofiary. Po drugie, w regule zakonnej był zapis, żeby siostry ofiarowały się wraz z Jezusem w każdej mszy świętej za zbawienie dusz. No a po trzecie, jej doświadczenie mistyczne pozwalało jej bardzo głęboko wniknąć w ten wymiar Eucharystii. Jezus
w wielu wizjach eucharystycznych pouczał ją, jak wielką cenę zapłacił za zbawienie świata, za zbawienie każdego człowieka. Pouczał ją też, jak wielką wartość ma cierpienie człowieka, które jest złączone z jego cierpieniem. Mówił do siostry Faustyny: rozważaj często cierpienia moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się nie wyda wielkim, co ty cierpisz dla mnie. I radził siostrze Faustynie, prosił ją o to, żeby swoje cierpienia, swoje prace, trudy łączyła z jego męką. Wtedy będą miały wartość przed Ojcem Niebieskim. Wiedziała też, że Eucharystia jest nie tylko ofiarą Jezusa, ale jest także możliwością współofiarowania się z Jezusem, swojego życia. Dlatego na ołtarzu składała swoje codzienne sprawy, cierpienia, radości, ofiary. Ofiarowała się z Jezusem, Ojcu Niebieskiemu, na spełnienie każdej woli Bożej. Ten rys ofiarny był u niej tak silny, że w modlitwie prosiła Jezusa, żeby ją przemienił w drugą hostię. Ale wtedy Jezus zapytał, czy wie, czym jest hostia, że jest ofiarą. Siostra Faustyna odpowiedziała, że tak, że wie, czym jest hostia i zna smak ofiary, ale chce być żywą ofiarą przed Ojcem Niebieskim. I tę ofiarę składała rzeczywiście codziennie w sposób cichy, ukryty, tak jak cicha i ukryta jest obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czasami, kiedy mówimy o sakramencie Eucharystii, mówimy o sakramencie Komunii Świętej. Dlatego, żeby podkreślić, że kiedy przyjmujemy ciało i krew Chrystusa, dochodzi do komunii naszej z Panem Bogiem, do jedności. Jak Święta Faustyna przeżywała tę rzeczywistość, właśnie tej komunii, jedności? Niezwykle głęboko. Jej łączność z Jezusem była nie tylko duchowa. Ona wiedziała, że przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej to nie jest tylko jakaś rzeczywistość duchowa, ale rzeczywista. Pisze w dzienniczku, że krew Jezusa płynie w jej żyłach, że Jego ciało łączy się z jej ciałem. Nawet kiedyś tymi słowami prosiła Jezusa o uzdrowienie. Wiedziała, że Eucharystia ma niezwykłą moc przebóstwiającą życie człowieka. Dlatego mówiła, wszystko co we mnie dobrego jest, sprawiła to Komunia Święta. Bała się dnia, w którym nie miałaby Komunii Świętej. Stamtąd czerpała, można powiedzieć, siły na życie, światło. Siły do pokonywania codziennych trudności, odwagę do pełnienia przecież bardzo trudnej woli Bożej. Owocowanie Eucharystii w życiu człowieka zależy od jego przygotowania, od jego wewnętrznej dyspozycji. Dlatego bardzo wiele uwagi przywiązywała właśnie do tego, żeby dobrze przygotować się do przyjęcia Komunii Świętej. Jezus skarżył się jej, że wiele dusz przyjmuje go jako coś martwego. Mówi, ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w Komunii Świętej. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami, one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Eucharystia, na początku naszej rozmowy powiedziałem, jest w szkole każdej duchowości. My sobie też nie wyobrażamy dnia bez Eucharystii. Jest ona obecna w życiu każdej osoby konsekrowanej, ale także wielu świeckich ludzi. Czego nas w tym względzie uczy święta siostra Faustyna? Na wiele lat przed Soborem Watykańskim II mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła, ale i też każdego chrześcijanina. Dla niej to był najważniejszy moment w ciągu dnia. Ona do tego momentu się przygotowywała i za każdą Eucharystię dziękowała Trójcy Przenajświętszej. A dzięki jej niezwykle bogatemu doświadczeniu mistycznemu możemy wniknąć w tajemnicę Eucharystii, poznać jej niezwykłe bogactwo, zobaczyć, że jest to wydarzenie najważniejsze w ciągu każdego dnia, gdziekolwiek by się Eucharystia odbywała, ponieważ w tym momencie dokonuje się nasze zbawienie i zbawienie całego świata, nasze uświęcenie. W tym momencie udziela się nam Bóg, łączy się z nami tak ściśle, jak nawet nie łączy się z aniołami. Serdecznie, siostrze, dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Proszę Państwa, w każdej szkole duchowości miejsce ważne zajmuje Eucharystia, Jezus Eucharystyczny, ale również w naszym życiu nie wyobrażamy sobie życia bez Maryi i o Matce Bożej w następnym odcinku. Ja się z Państwem żegnam, do zobaczenia za tydzień. Pokój i dobro.